Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony. Księżna Wali Kuba i wicemistrz szachowy Patrycjusz. I tak niech zostanie! <laughs> Dzień dobry! To 32. odcinek Nie Spać Słuchać podcastu serialowego. Serialowego, dobrze mówię? No serialowego, ty... serialowo... Myślę, że powinniście się nauczyć, tak? Myślę, że tak. Kuba i pad oglądają dużo i powiedzą wam... No nie wiem, czemu mówię w trzeciej osobie o nas, tak na Powiedział Patrycjusz. Dzisiaj będziemy mówili o czwartym sezonie The Crown, który właśnie dziś ma swoją premierę. Premiera tego podcastu w niedzielę, 15 listopada. Mieliśmy okazję zobaczyć cały sezon przed tą datą. Ja się bardzo cieszę, bo nie spałem dwa dni przez to. Ja spałem. I powiemy też o Gambicie Królowej, który podbija serca ludzi na całym świecie. Tak. Czy właściwie? O tym dzisiaj. Y numer jeden na liście Netflixa.

Co nie zmienia faktu, że mam swoje ale do powiedzenia. Może zacznijmy od plusów, jak nie my. Tych plusów jest bardzo dużo. Przede wszystkim to, że losy królowej, czy losy dworu królewskiego. I tam różne perturbacje osobiste, mhm. e, najczęściej nie są e, jakby przepisywane na losy e, narodu brytyjskiego. To znaczy, jeżeli królowa jest smutna, bo tak było często, że królowa była smutna, ponieważ e, książę Filip wyjeżdżał w jakieś podróże, to jednocześnie po prostu niczym Maryja płacząca z nieba deszcz opiewał, po prostu obmywał e, Wielką Brytanię i ludzi, ludziom też było źle. Kuba maluje obrazy dzisiaj. I. Twórcy na szczęście od tego w tym sezonie odeszli. Tak. Na rzecz, jakby to powiedzieć, no nie wiem, takiego zbiorowego obrazu bym powiedział, właśnie. O, kolejne, kolejna analogia malarska. Impresjonizm Szczyka nie ma granic. Że jakby ta rodzina królewska. Pozostała trochę w cieniu, w tyle, a do głosu dochodzi taka zewnętrzna perspektywa, bardziej niż do tej pory. Tak, dodajmy, bo w tym momencie mamy do czynienia z latami 80. aż do 90. któregoś. Początek 90. Tak. Pierwszy raz mamy też do czynienia z takimi czasami w Wielkiej Brytanii, które były niezwykle głośne, właśnie społecznie. Bo rządy Thatcher, teraz oceniane pozytywnie ze względu na statystyki gospodarcze, ale wówczas odbierane niezwykle kontrowersyjnie. Thatcher podzieliła Kraj bardziej niż obecna partia rządząca nasz. I to, co działo się na ulicach, wreszcie ma swój głos w serialu. To jest też pierwszy sezon, czyli ten czwarty sezon The Crown, w którym. Twórcy nie starają się pudrować zachowań głównych bohaterów. I rzeczywiście, tak jak wcześniej miałem wrażenie, że jest to serial Elżbiety, z różnymi odcinkami poświęconymi czasem innym bohaterom, tak teraz ewidentnie jest pokazany bohater zbiorowy, czyli każdy ma coś do powiedzenia i pokazania. I nawet po powiedziałbym, że Diana jest pierwsza w tym sezonie. Tak, do tego jeszcze zanim dojdziemy, właśnie do Diany i do, do Thatcher, które są takimi jakby kluczowymi postaciami tego sezonu i chyba naj, takim naj, największymi magnesami. Mhm. Dla widowni, no to tak jak właśnie było. Wydaje mi się, że o tym pudrowaniu, co powiedziałeś, że faktycznie, zwłaszcza ten trzeci sezon był taki, że to była taka PR-owa laurka dla, dla Karola, dla, dla król wcześniej dla Królowej, bo też Claire Foy grała właśnie taką zagubioną, że jakby to wszystko przez to, że, że rodzice ją zaniedbywali w dzieciństwie, dlatego ona musi być teraz taka twarda i nie pokazuje uczuć swoim dzieciom. I walczy z tym cały czas. Ehm, tak, tak. I cały czas tak, a tak naprawdę, no nie oszukujmy się, to są uprzywilejowane osoby w miejscu, które w XXI wieku, już wtedy, w latach 80., nie miało racji bytu, a co dopiero teraz, i faktycznie tego pudrowania nie ma. I trochę miałem wrażenie, wkraczając już jakby na tory Dajany, mm -hmm. że to, że ona jest taką ikoną i mody, jakby taką społeczną i popkultury i wszyscy wiedzą, że ona była dobra, była jak matka Teresa przed tym, jak wszyscy się dowiedzieli, że matka Teresa kradła. Wiesz, jakby pokazują tą rodzinę królewską, jaką, jaką zgraje psów, mm -hmm. którzy, y, którzy i które chcą się rzucić na tą dajanę i ją rozszarpać za to, że, y, że nie przystaje do, do jakichś takich... Do etykiety tej tak, tak, tych zmurszałych ram. Ale tak nie jest. to Tak nie jest. No tak jest w tym serialu. Ale nie, ale... Bo mówisz cały czas, że spodziewałeś się, spodziewałeś się, ale ta Diana też ma dużo wad w tym... Nie, Bo ona jest wielki, jednym wielkim mesem. Tak, no jest bardzo zagubiona. No, powiedzmy sobie szczerze, dziewiętnastolatka, która zostaje wrzucona na dwór królewski Wielkiej Brytanii i musi nagle nauczyć się żyć zupełnie inny sposób, nie ukazując jakże jakiejkolwiek emocji. No to wiadomo, że coś tam będzie, ale to w jaki sposób ona jest podletowana, że właśnie nie jest tą ikoną na początku, nie jest idealna, tak. ona nawet ma problemy ze sobą, nie tylko z otoczeniem, to jest właściwie super. I siła napisania tej postaci przez Petera Morgana, który napisał większość o epizodów w tym sezonie. Dajanę gra Emma Corrin, którą zupełnie nie kojarzyłem wcześniej. Nie. Jest absolutnie fantastyczna. Jest taki dokument na Netflixie, który mi poleciłeś z 2017 roku, gdzie Dajana mówi swoimi słowami tam z jakichś tam nagrań archiwalnych. I faktycznie jak... Jak zacząłem oglądać ten, ten dokument już po Koronie, to zauważyłem, że to przecież nie jest Diana. Przecież mm -hmm. Diana mówi inaczej. Diana mówi głosem Emmy Corin, ponieważ tak rzadko słyszymy tak naprawdę Dianę, bo tylko widzimy te obrazki tak. teraz już pewnie co, co rocznicę jej śmierci. A Emma Corin wchodzi w te buty, no i nie tylko oddaje mimikę, ale to też nie jest wiesz, to nie jest SNL. Nie to jest. nie jest improwizacja, nie improwizacja, tylko impersonifikacja. Tworzy taką zupełnie oddzielną postać. Jednocześnie. Mm, Czasami ten głos, jakieś takie niuanse w mimice, w zachowaniu pozostają i to jest bardzo ciekawe. Poza tym też zobacz, ona podtetuje Dianę z tych czasów, kiedy mało my ją znaliśmy. Tak. I też patrząc po tym dokumencie, widać też, że mocno twórcy go słuchali i czytali książkę Andrew Mortona o Dianie we własnych słowach właśnie, bo... To nie jest tak idealnie pokazywane, jak publiczność brytyjska miała to przedstawione. Czyli od razu widzimy to, że ona weszła w związek, który w ogóle nie miał racji bytu tak, i szans. Tak, z starszym szans. kolesiem, tak. e, który kochał tak naprawdę Kamile Parker-Bowles, którą zresztą gra aktorka, której nie pamiętam, ale jest również bardzo dobra. E, I ten trójkąt taki, emocjonalno, e, no miłosny pewnie nie, ale taki emocjonalny... Wszyscy są ofiarami, tam nie ma nikogo, kto by wygrał. To prawda, ale wiesz, to jest też trochę tak, że, no nie oszukujmy się, e, właśnie to mnie wkurzało, pomimo, że t, t, ten aktor, który gra, e, który gra, e, tak, e, Karola, jest e, bardzo dobry i już w poprzedniej Stenie, kiedy się pojawił. Ten jego odcinek był taki najmocniejszy, tak, najciekawszy. Wami, no. Aczkolwiek, właśnie. Jeszcze wracając do, ty, do tych poprzednich sezonów, tam niektóre odcinki były dobre, takie wiesz, jakby to były takie mini filmy trochę, mm -hmm. ale teraz jest tak, że ta fabuła, przez to, że jest Diana, że jest Tacze, zaraz dojdziemy, wszystko się tak ładnie ze sobą styka. Faktycznie to, że obserwujemy ten rozwój tego związku i, i tą narastającą niechęć Karola do Dajany, i to, że ona wiesz, cierpiała na bulimie, że jak to wszystko działało. Na nią i pewnie głównie na nią, bo mhm. tak naprawdę Elżbieta miała trochę wyrąbane na to, co tam się dzieje, byleby nie było o tym głośno. Czy ciekawe jest to, o czym mówisz i w tym kontekście też tej choroby, percepcja, jaka jest pokazana w serialu, jest też taka mocno uderzająca, że ona cały czas mówiła, że to był sygnał tego wszystkiego, co się dzieje i to był, ona w ten sposób wyrażała to, tak, jak no i... cierpiała, a... Cała jej otoczka, w której przyszło jej żyć, mówiła, że to nie jest konsekwencja, tylko to jest powód wszystkich złych yy, tak. rzeczy między nią i Karolem i rodziną królewską. A Ela mówiła o, o, tak właśnie... Tak. Że to i przez to. Że to przez to. Więc ta, ta, to odwrócenie perspektywy było dla mnie bardzo ciekawe i też pokazanie w kontekście tego, co wiemy z filmów, dokumentalnych, z książek i nie tylko, wreszcie prawdziwej relacji i tego, że rzeczywiście w tym sezonie Karol jest okropny dla niej. I gdybyśmy oglądali tylko ten sezon, to byłoby to bardzo jednowymiarowe. Tak. Ale wiemy przez poprzednie rzeczy, jak mu trudno i ciężko. I ze wszystkich scen, które oglądałem w tym sezonie, jest taka jedna, gdzie on po zaręczynach rozmawia z matką, że chce odwołać to, że jednak woli wybrać Kamilę. Za oknem są fajerwerki i Elżbieta wtedy wybiera między byciem królową, a byciem matką, a Karol tam po prostu, dorosły trzydziestolatek, w kontekście tego, że nie może kierować tak. własnym życiem. To jest bardzo uderzająca scena, bardzo. Myślę, że mamy no i jeszcze mamy właśnie Thatcher, czyli w roli, czy znaczy grają Gillian Anderson, o której już trochę wspominałem. I faktycznie przez dwa odcinki miałem takie wrażenie, że, e, że ją wybielą. I też przez to, co powiedziałeś, że no teraz tam jej polityka jest, powiedzmy, odbierana w jakiś sposób pozytywnie, ale nie zapominajmy, że, e, że ona była e, no, ultraprawicowa, była mizoginiczna, nienawidziła kobiet. Co jeszcze jest pokazane? Tak w ogóle jest wspaniały dialog, jak rozmawiają o tym, kogo zatrudni w Ministerstwie i królowa pyta, czy jakieś kobietom nie w życiu zbyt emocjonalne. Tak, właśnie. I jakby to też pokazuje, i oczywiście to jest, co jest ciekawe, bo umotywowane jest jej dzieciństwem? Tak ponieważ ojciec nienawidził swojej żony i ona jednocześnie jakby przez to, że była wpatrzona w ojca, nienawidziła swojej matki. Ale aczkolwiek co jest niewypowiedziane, ale jakby takie niewypowiedziane, ale obecne, no to to, że po prostu w rządzie, tym bardziej w latach 80 dla kobiet nie było po prostu miejsca, zwłaszcza wśród tych wszystkich białych, siwych dziadów, którzy tam ten parlament brytyjski tworzyli, za, tworzyli tak. zapełniali. I co jest ciekawe, ale wydało mi się sztuczne, że Ela powiedziała, że ja też, jak byłam młoda, te, te właśnie siwe dziadki mi mm -hmm. mówiły do ucha, co mam robić. I się temu nie zgodziłam. I jest, nie, 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 przeciw, przed, tak. nie słuchałam, przeciwstawiłam się temu. I jestem też ciekawy, czy znaczy wiadomo, że to był taki wiesz, takie puszenie oczka do współczesnej widowni, żeby pokazać, mm -hmm. że faktycznie. No i ciekawy jestem, czy, czy faktycznie Elżbieta na taki. Gest feministyczny, by się odważyła, czy w ogóle by przyszło jej to na myśl, ponieważ w tym serialu właśnie widać, jak ona archaiczna jest. Jakby jak ta instytucja jest archaiczna, że nie może się dostosować do takiej młodej postaci, jaką jest Diana, nowej, świeżej, którą kochają media. Tak, bo pokazuje emocje, po prostu. To jest tak proste tak. w tym wszystkim. Masz rację, te lata Thatcheryzmu były niezwykle trudne dla Brytyjczyków. To, co jest umiące, to fakt, że Thatcher nie patrzyła na jednostkę, patrzyła na państwo. I rzeczywiście w tym podtrecie to, czy ona robi dobrze, czy źle, jest umotywowane tym, że jej misją życiową jest polepszenie dobrobytu Wielkiej Brytanii, sprywatyzowanie tego, żeby narodził się rynek konkurencyjności, żeby Wielka Brytania przestała być zależna od kogokolwiek, żeby stanęła na własnych nogach. I oczywiście to jest niezwykle trudne zadanie, ona o tym wiedziała i chyba ten dialog, który ma z królową w jednym z pierwszych odcinków, mówi wszystko, bo ona mówi, że ona się czuje komfortowo z wrogami. Ona nie ma z tym problemu, bo wie, że przyświeca jej większy cel. I to nie wybielenie postaci, pokazanie właśnie tego, a potem pokazanie, że miała też swoje prywatne interesiki w wielu rzeczach, tak. jest wielkim plusem tego sezonu, bo znowu pokazuje, że coś nie jest czarne i białe, że wszystko jest pomiędzy tymi spektrami. I Gillian Anderson jest absolutnie fenomenalna w tej roli. To od, jest od... najlepsza jej rola. Ja po prostu byłem pod gigantycznym wrażeniem. I właśnie tu mam taki mały zgrzyt, popatrząc, jak ona wciela się w taczeń. Jaka to jest doskonałość mm. z głosem, z chodzeniem, z każdym gestem to ta Diana wygląda mi bladziej trochę. Że to jest, jest fajna postać, ale nie jest tak doskonale zrobiona jak ta Thatcher. I tutaj wydaje mi się, że ten kontrast działa na niekorzyść Emmy Ja w Moim ogóle tak o, tego nie, nie odebrałem. Absolutnie. Dla mnie to jest tak, że... Żałuję, że nie mają sceny razem. Ale no, Anderson oddaje Thatcher bardzo dobrze i to też jest ciekawe. Oczywiście tam podobno nie ma żadnych, żadnych prost, nie wiem co się nazywa, tych wszystkich prostetyk, tak, 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 tak. tylko jest faktycznie tak umalowana, że wygląda jak Thatcherowa. Miała no. tylko make i, i perułkę, którą zakładali przez godzinę 40. No, więc pozdrawiam. A, i miała kostium pogrubiający. A, tak. a jest świetna. Ja, dla mnie Corinne również i jakby Thatcher najciekawiej wychodzi wtedy, jak e, faktycznie konfrontuje się z Elżbietą, z mm -hmm. Olivia Colman i to jest a faktycznie... przynosi tę gazetkę, żeby jej pokazać, udowodnić, wspaniałe. Popis aktorski jest na najwyższym poziomie, ale tak jak powiedziałem, Corinne dla mnie w ogóle nie odstaje, wręcz przeciwnie... Będzie gwiazdą, to prawda. Świetnie to ta, oddaje i wiesz, powiedziałeś, że to jest sezon trzech kobiet. I tak jest, tylko dla mnie teraz faktycznie Elżbieta jest w centrum, ale to nie jest przytyk, tak, jak było mm -hmm. w poprzednich sezonach, że ona że jakby jej historia była najistotniejsza, tutaj jest, ona jest taką prawdziwą królową, że jakby ona jest tym słońcem, wokół której wszyscy tak. e, wszyscy się kręcą nie i wątpię, muszą. Już nie wątpi. Tak, tak. Już tak. Jest. I to jest super, że ona tak emanuje, nawet jeżeli jej nie widać, to emanuje tą energią, znaczy, jakby musisz się jej. Czujesz, że jest królowa. Tak, po tak, prostu, musisz, tak. Jakby musisz, musisz się jej przyporządkować. To świetnie też pokazuje Oliwia w odcinku, w którym scenariusz zmienia właśnie transpozycję i pokazuje mieszkańców Wielkiej Brytanii. To jest odcinek, który opowiada o włamaniu do pałacu o, ja Nie Masz, lubię tego odcinka. O podwójnym włamaniu. I tam jest właśnie scena, o której ty mówisz, że, która bardzo to ładnie ilustruje. Czyli jest mieszkaniec Wielkiej Wielkiej Brytanii, który jest załamany systemem, do którego doprowadziła Thatcher. Traci pracę, przez wszystkie złożenia losu traci córkę, no, rozpada mu się małżeństwo, nie może pracować w swoim zawodzie i włamuje się do pałacu Buckingham jednego dnia, bo jest pijany. A potem nikt go nie łapie, więc drugiego, drugi raz się włamuje, żeby pogadać z Elżbietą. I ona dostrzega go, budzi się i nagle od razu włącza model królowej. Po czym rozmawia z nim, on wychodzi i nagle widzisz w ogóle to. O... Że jest człowiekiem. Że jest człowiekiem, dokładnie. Czyli jak już wie, jak wejść w ten tryb. Tak, że się faktycznie tam prawie, no, prawie płaczę z nerwów. E... A mnie się bardzo podobał ten odcinek. Wiesz, to dla, dla mnie to właśnie było. Znaczy, to była bardzo głośna sprawa. Ja pamiętam, że żyłem tym kiedyś i byłem. W jaki sposób można się włamać ale na wód, które w To też jakby to, jak oni wybierają te. Wybierają, e, sceny z życia. Sceny z życia. Te, życia porywają Annę bodajże, Czy jest tak. usiłowanie porwania. I tego to, to, to jakby w ogóle jest. Nie ma tego w serialu, ale wyobrażasz sobie, jak ta aktorka by to zagrała. Ona ale jest tak, tak... W... Świetna, zimna, taka koścista po prostu ryba z wody. To to było w latach 90., to nie przed nami dopiero? Wydaje mi się, że nie. Że 70.. Wydaje mi się, że, tak? mi się, że, że 80. -te gdzieś ten. To ja tylko przypomnę, Kuba mówi o podywaniu księżniczki Anny, gdzie podywacze zatrzymali jej samochód na ulicach Londynu i powiedzieli, że ma wyjść, bo ją podywają, a ona po prostu powiedziała nie. No. Dzień dobry. On jest najlepsza. Ta aktorka jest po prostu fantastyczna. A tak, ale też wybiela mocno tę księżniczkę, to prawda. Rekapitulując, według mnie to też jest najlepszy sezon tego serialu. Sceny z Dajaną, do których. No... Chyba my w ogóle Polacy jakoś też tak pokochaliśmy tę księżniczkę Dajanę, bo wtedy nic innego w telewizji nie było ciekawsze do oglądania. Niż pokrzep. <laughs> nie, no właśnie, jeszcze ślub i te wizyty. Pamiętam wszystkie układki. wszystkie koleżanki mojej mamy miały te same swetry, co ona próbowały się ja tak ja nosić. też widziałem te swetry. <laughs> te z lamą albo z owieczkami? No. Najlepsze. I faktycznie... U nas w ogóle odbiór rodziny królewskiej jest bardzo wysoki. Ta percepcja takiej nostalgii do monarchii Polaków jest przeogromna. Patrzyłem sobie na to z takiej perspektywy też fabularnej i to jest w ogóle coraz lepiej pisane w tym kontekście. To bo te wszystkie wydarzenia, które toczą się, stanowią też tło, ale tym razem Peter Morgan ładnie łączy to tak, że to nie tylko dzieje się na zewnątrz, ale też wewnątrz bohaterów, czyli to jest zawsze fajne połączone. I podoba mi się też opcja, w której zaglądamy do tego życia, to jest to, co ty zawsze mówisz, że sukcesem tego serialu jest możliwość zajrzenia za kotary. Tak, tylko że ja pierwszy raz miałem tak, że nie chciałbym tam być. Dokładnie, bo to już są tak ukształtowane postacie jak życiowo. Im jesteś starszy, tym bardziej Wiesz, kim jesteś i nie udajesz, że oni już się nie boją pokazywać, że są po prostu. Ja, ja najbardziej śmiałem się, to był śmiech przez łzy, tak zwany. Jak pojawił się jeden z tych synów królowych, który teraz jest e, odsunięty, Andrew, Andrew odsunięty, tak. bo molestował czy Andrzej, tak. ostro jakieś, jakieś kobiety. No, on jest zamieszany w całą aferę tego Epsteina. To jest bardzo no, dobra rzecz. No, się pojawia i to też jest taki. E, Dają znać, że wiedzą. Tak, no bo on tam jest nie, ma 20 parę lat, jest młodziutki i e, no i zakochał się w jakiejś aktoreczce porno chyba. Tak. No i Elżbieta wyraża. Dezaprobatę. Lekką dezaprobatę, bo tak. generalnie ma wyrąbane na te dzieci. Merci. I później mówi do Filipa, że no trochę się boi o niego. Nie wiem, no, dzień tak. dobry, mogę się bać trochę bardziej. Faworyci chyba się nazywa ten odcinek. Zaczyna tak. się od tego, że Elżunia wraca do domu i nie mówi o tym, że syn premier jest tragedia, że dziecko zaginęło, tylko że Thatcher powiedziała, że to jest jej ulubione dziecko. Ja nie mam ulubionych dzieci. I zaczęła się... I A Filip, od... serio? <laughs> tak, i cały odcinek jest o tym, że ona próbuje odbyć rozmowy ze swoimi dziećmi, tak jak normalna matka ma, dowiedzieć się, czy są szczęśliwi, czy i czegoś się o nich dowiedzieć, ale klutej tej sceny właśnie jest takie, że ona idzie do swojego sekretarza tak. i prosi go, żeby przygotował jej na karteczkach, co jej dzieci lubią. No I tak, nie mają lubią. hobby, to jest wspaniałe. Ja bym był taką matką właśnie, jakbym był... I to jest właściwie, to jest taki tragizm, tragikomedia w tym wszystkim, że bardzo, bardzo mi się podobało to, że nie bali się tego pokazać. I y, rzeczywiście są takie sceny, w których oni jawnie wyśpiewają innych na przykład. W sensie rodzina królewska, że już nie, bo, nie boją się pokazać tego charakteru, tego, że już patrzą na kogoś no, też z po stało. Oni są niewychowanymi bubkami, jak zapraszają do, zapraszają do swojej rezydencji letniej. Tak, w Szkocji. Taczerów w Szkocji, właśnie. To jest wspaniałe, to jest Kuba, a... Kuba w na każdej imprezie. I, i faktycznie taczerowie nie potrafią się tam odnaleźć, po prostu robią jakby fopa za fopa, ponieważ -ja nie, znają, -ja. nie znają tych e, wszystkich rytuałów, nie wiedzą, że nie wiedziała taczerowa, że ma wziąć buty na polowanie, i miała tylko szpilki, i generalnie oni wyśmiewają ich w żywe oczy, bo tak. oni to słyszą. Jakby wchodzą do pokoju i. Wybucha wielka gwara, że co oni sobie myślą, i takie niby do siebie, to po prostu oni nie widzą innych ludzi. To jest fajnie pokazane, że jakby tak samo służba jest meblami. Tak, tak samo jak Diana, przychodzi pierwszy raz na tą imprezę, co oni stoją w kółeczku tak. i każą, i wiesz, i ona musi dygać przed wszystkimi. Dokładnie jest to samo zachowanie. I, i oni nie kraju. mówią, do kogo ma dygnąć, tylko ją wyśmiewają, jak dygnie wy, tak źle. Dy 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 tak. źle. <noise> Złe dyganie. Dobra, a teraz może powiedzmy na szybko, znaczy ja może, bo nie wiem, czy ty masz jakieś Proszę. minusy, właśnie o negatywnych rzeczach. Znaczy tak, dla mnie to jest najlepszy sezon. Minusem jest to, że ze względu na to, że mamy tak silne osobowości wprowadzone, postacie, które lubimy pojawiają się rzadziej na ekranie. Czy nawet nie chodzi o to, czy lubimy, czy nie, tylko po prostu jeżeli oddawałeś wcześniej pole tym aktorom do grania, mm -hmm. no to trochę trudno, żeby. Tak, e... i były być głównymi bohaterami. Ale wiesz, lata 80. i początek 90. to jest bardzo intensywny czas w Wielkiej Brytanii. Poprzednie sezony, zwłaszcza chyba tam, nie wiem, podejrzewam, 60. Nie pamiętam. No to wiesz, był odcinek poświęcony temu, że Elżunia wolałaby jeździć na koniu, niż być królową, <laughs> więc jak będą no, generalnie. Nie wiesz, działo się nie? za dużo, to no. prawda. A teraz faktycznie dzieje się dużo, no ale brakowało mi krenny Bonan Carter i Oj Tobiasa. Ta. Ty znasz nazwisko? Mencin. Tobias. Thank you. I Tobias w ogóle jest tylko pojawia się faktycznie w tle. Nie robi zbyt dużo. Helena ma jeden odcinek. Jest świetny. Właśnie, nie jest świetny. Jest super. Powiem ci, dlaczego nie jest fajny. Proszę, ponieważ Helena jakby gra tą księżną Margaret, która jest zupełnie odepnięta na bok. Zwłaszcza jak się urodził bodajże William, to już w ogóle nie miała, chciała, wiesz, rzucić alkohol, papierosy, bo miała tam jakąś, nie wiem, czy ze całego serca, czy coś tam miała, jakąś chorobę. I chciała po prostu oddać się pracy na rzecz korony. No i oczywiście nie mogła tego zrobić, ponieważ pojawił się William. No i tylko 10 osób w drodze do, do, tronu, on, do, tak. do, do, do tronu może zajmować się jakimiś rzeczami takimi zawodowymi wokół tronu. No i jakby ona spadła na miejsce powiedzmy 11, no i już nic nie mogła zrobić. No i okej, okay, to jest wątek ciekawy, bo nie tylko pokazuje, że po prostu to wszystko jest utarte, głupie i niepotrzebne, i ona powinna robić to, co chce. Aby, nie wiem, uciec od alkoholizmu, whatever, czy po prostu być szczęśliwą osobą, bo nie jest. Ale jest to to odrzucenie przez rodzinę, jest skontrastowane odrzuceniem sióstr jakiegoś tam wuja. Nie, właśnie jest skontaktowane odkryciem przez niej tajemnicy, wielkiej tajemnicy związanej z tym, że część Windsorów wysyłano do zakładów psychiatrycznych. Tak, tylko dlatego, że, e, że mieli jakieś niepełnosprawności umysłowe. Mm -hmm. Różne, takie ciężkie i mniej ciężkie. Tylko dlatego, żeby e, opinia publiczna się o tym nie dowiedziała, ponieważ e, można byłoby e, powiedzieć, że ich geny są e, wadliwe. Tak. I jak oni mogą w ogóle być na tronie. na tronie? No i wiesz, dla mnie ten kontrast, to, że oni odrzucają. Małgorzate i odrzucają te osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, zupełnie ze sobą nie gra, bo trudno porównać zdrową, uprzywilejowaną laskę tylko z osobami, które tego przywileju nie mają i które są odrzucone tylko dlatego, że są chore. I rozumiem ten zabieg, zdziwiłem się, bo to jest bardzo ciekawa historia z, tymi, ciekawa. z tymi odrzuconymi dzieciakami, które są już dorosłymi osobami mhm. w, w szpitalach, no ale trudno porównać los Małgorzaty do... Wydaje mi się, że to nie chodziło o aż takie porównanie, tylko pokazanie ile sekretów i jak źle działa ta rodzina w ten sposób. Okej, okay, ja to odebrałem, tak, i to było na takiej zasadzie, jak mówiłem, ten, no, jak mówiłem wcześniej, mm -hmm. że, że opisujemy, tak, opisujemy tak, tak. jakby jedną historię szerszy, w, 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 jedną historię dajemy w szerszy kontekst. Ale generalnie ten sezon tak. Co nie zmienia faktu, że już twórcy nie boją się pokazywać tych wszystkich minusów bardziej. One są zauważne na piedestale. Znaczy wydaje mi się, że, e, znaczy nie wiem tego, ale tak mi się wydaje, że po prostu opinia publiczna trochę to ym, zweryfikowała. zweryfikowała, ponieważ by, zwłaszcza w tym ostatnim sezonie było tak, że już faktycznie był było przeszkód, tak, tak, znaczy, że, no. że ten Karol był przystojny, że po prostu na narodziny gwiazd, no, no jest super, okej, okay, ale mm -hmm. no Karol był gnojem, więc... Znaczy, tak, jest no, teraz ten... pokazuje, tak. No. No, ja sam złapałem się na takich momentach, kiedy oglądając ten sezon, mówię sobie, ja biednie co za człowiek, jak można tak, tak, no. nie? A rzadko tak jest, że jeden z głównych bohaterów pozwala sobie na takie zachowania typowo negatywne. To są zachowania godne antagonisty i to jest najgorsze w tym, że rzeczywiście są momenty, w których nienawidzisz tych postaci za to, jak się tak, zachowują tak, do tak, innych tak, i to, że jest w stanie wskrzesić w tobie te emocje i wykrzesać je, to pokazuje, jak pełne one są zabudowane, bo nie są już właśnie jednowymiarowe często I, i myślę, że to jest ogromny sukces tego sezonu i jak oglądałem ten dziesiąty odcinek, no jest, o nie, to jak, jakim cudem to szybko tak minęło mm, To już, prawda. Szku. I, I cieszę się, że na przykład, że pokazano nam sceny, które może nie były aż tak wielkie dla e, Wielkiej Brytanii, bo czasami na przykład taka wojna o Falklandy jest tylko w, w, we fragmentach pokazana, mm. ale na przykład masz całą tą opcję z włamaniem do pałacu Buckingham. Też fabularnie dla mnie ciekawe przedstawiono te lata. No i Margaret Thatcher to będzie jedna z lepszych kreacji telewizyjnych, wydaje mi się. Dobrze, to teraz przejdźmy, bo czas nas goni, przejdźmy do y, kolejnego serialu, który...

Tak. Mimo, że gra tam Polak, jest to dobry serial. Gambit Królowej. No, Dorociński tam to nie. Pokazuje się, powiedzmy tak. Jest Chodzi poza. I jest Rosjanin, ale to nie, on nie, nie jest najważniejszy tam. Najważniejsza, to jest. Może powiedz o czym ten serial jest. Czy ja mam to, to zrobić? Możesz to zrobić. Bardzo proszę. Rozmawiamy zrób... o serialu Gambit Królowej. Jest to serial o szachach. <laughs> Szary do tej pory kojarzyły mi się z, z Harry Potterem, jak, jak oni tam tak, się tukły ze sobą. I tutaj faktycznie prawie się ze sobą tuką, tylko jest to bardziej analogowo, chociaż też nie do końca. Jest to opowieść o dziewczynie, która straciła rodziców, straciła mat właściwie matkę. Ojciec jest nieznany, powiedzmy. Trafia do, do sierocińca, gdzie odkrywa, że no, ma wrodzony talent szachowy. Tak, pomaga jest w tym woźny, którego gra Billy Camp i jest wspaniały, a tą dziewczynę. W późniejszych latach, przynajmniej, gra Anna Taylor Joy, którą możecie kojarzyć z niedawnego filmu Emma, na przykład. Tak. I tam też gra jednego z przeciwników, syn Liama Nisona z Love Actually. To właśnie miłość. Ten, który uczył się grać na perkusji, i przez cały ten serial zastanawiałem się, skąd ja go znam. No i pod koniec sobie przypomniałem. Grał również w Grze o Tron. I Gambit Królowej opowiada historię z pozoru po opisie nużącą. Tak. Mówi sobie Nie chciałem tego oglądać. Szachy i dziewczyna, która gra w szachy, i to jest cały. Serial Nie, absolutnie nie chcę. Po czym oglądasz pierwszy odcinek i ten pierwszy odcinek pokazał mi, jak nas zepsuła telewizja i film. Bo co nie była scena? To ja mówię tak. sobie tak, tu na pewno ktoś ją będzie molestował, tak. coś się stanie, będą ją bili w tym sierocińcu na 100%. Tak. Zapomnieliśmy, że można opowiadać prostą historię, że nie wszystkie miejsca są naznaczone bólem i negatywnymi emocjami. Wodzi nas za nos ten serial, Bad bo główna bohaterka uczy się grać w szachy, tak jak powiedziałeś, odwoźnego w piwnicy. Więc jak ona wchodzi do tej piwnicy, mówi nie. nie, tak, ja to samo na bank będzie ostre molestowanie. Nie? I oczywiście tak nie było. Później ona zostaje adoptowana i e, jej przyżywany, adoptowany ojciec, e, mówisz... Nie będzie ją tług. Tak będzie myślałem. ją podpalać takami. No, 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 ja po tak. Nie po prostu był gnojem. I, I tyle. Jakby nie było nic poza tym. Był nieobecny. Tak. I tyle. I to jest bardzo ciekawe, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to się dzieje. Mm, w latach 60. W latach 60 główna akcja, ale w latach 40. tam na początku 50. jest w tym sierocińcu. Mm -hmm. tak? Tak, tak i szprycują ją narkotykami. Tak, no i szpry szprycują ją te, te wszystkie dziewczynki w tym sierocińcu szprycują tabletkami takimi uspokajającymi, i ona po tych tabletkach odkrywa, jak się już zaczyna bawić te szachy, że szachownica pojawia się na suficie. Że może sobie wyobrazić to każdy duch i przewidzieć grę. Tak, tak, i to jest bardzo e, ciekawy zabieg. Pokazuje, że te szachy nie są takie nudne, przynajmniej w tym aspekcie. I ta dziewczyna no, uzależnia się bardzo szybko ty, od tych tabletek. Tak jak ja od słodyczy. W ogóle ta ostatnia scena w pierwszym odcinku, jak ona dorywa się do słoika, to jestem ja w każdy wieczór. <laughs> Przykro mi. E, i, nie, nie. E, I co? I... Jakby wiesz, ona sobie wierzy w to, że bez tych tabletek ona nie potrafi grać. Tak. I to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że to jest faktycznie dziewczynka, ona ma powiedzmy, nie wiem, 10 lat. No jak dorasta, no to po prostu Anna Taylor-Joy, ta główna postać, no dziewczyna gra fantastycznie. Te oczy, które tyle mówią, jakby jak ona się zmienia z nastolatki, później w dorosłą taką świadomą mody i swojej siły kobietę, jest bardzo, bardzo ciekawe. I tak, jak... i wymyka się spod konwenansów takich innych seriali i filmów, i opowieści, które znamy w tym. Tak samo też postaci, gdzie faktycznie opisujesz idealnie. Spodziewamy się jednego, a robią coś innego. Dla mnie ta matka jej jest tak świetna postacią. Właśnie chciałem o niej powiedzieć, bo grają Mary Heller e, i bardzo się dziwiłem, bo to jest reżyserka. Mhm. Miała, ona wcześniej trochę grała, ale, ale jakby cały czas jest reżyserką. Dosyć szanowaną. Ona między innymi zrobiła ostatnio coś za piękny dzień, A Beautiful Day in the Neighborhood z Tomem Hanksem, a wcześniej, czy mi kiedyś wybaczysz Will z, z, z Melissa McCarthy? No te filmy są, no okej, okay, jakby no. No spoko. ten z Melissą był bardzo spokojny. Ale ona w tym serialu jest tak dobra, ona adoptuje Tom Taylor Joy, Beth. jest zapomnianą żoną przez tego swego nieobecnego ciągle męża, który jest bardzo taki abusing i on no, co go nie ma Z w domu. na pewno. E, tak. I jest taka opuszczona, niedowartościowana, pije bardzo dużo i też Ale jakby. Umie grać. Jest świetną matematyczką, zna się po prostu na liczbach. Relacja oparta na szacunku, wzajemnym szacunku i takim właśnie. Trochę to była taka relacja biznesowa, jak powiedziałeś. Tak, ale też trochę tak, że ona jeszcze sama nie wiedziała, jak być tą matką, bo popełnia mnóstwo błędów wychowawczych, na które teraz patrzymy. to podaje jej do próbowania alkohol i, to, i wiesz. Tak, i, i... co też powoduje, że po prostu ta Taylor Joy, ta, ta postać, ta Beth, czyli główna bohaterka, no miesza te tabletki tak, z, alkoholem. E, z alkoholem. Urzekła mnie tym, jak okłamywała cały czas szkołę. To było tak wspaniałe. Jest tak jeden odcinek, gdzie ona odkrywa właśnie talent Beth po przez jej sukcesy i pierwsze pieniądze, które zarabia do domu i y, mają takie trudne po Stanach, gdzie wet nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych, bo jeździ po jak z nimi wiesz, i doskoszują się dobrym jedzeniem, samolotami i wszystkim. I to wszystko co chwilę jest przerywane rozmowami telefonicznymi matki ze szkołą. Tak. I matka robi to, co z reguły robią dzieci w szkole, czyli udają choroch czy, 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 i opowiada tak, tak wspaniałe wymówki, tak obrócona jest ta rola wtedy matki z córką, że oglądało się to mega przyjemnie i przypominałem sobie wszystkie sytuacje ze swojej Dzieciństwa, kiedy trzeba było gdzieś pójść i trzeba było wypisać lewe zwolnienie albo jakieś usprawiedliwienie. Tak, to prawda. No i faktycznie to, jak pokazane są te gry w szachy, te cięcia, jakby wiesz, te, te nazwy. montaż, to w ogóle nigdy nie wiesz, czy ta rozgrywka dojdzie do skutku, czy tak, nie. Tak, ale te nazwy tych wszystkich różnych ruchów to po prostu są znowu wrażliwe do Harry'ego Pottera, jak te smoki starego potera, że wiesz, jakiś brazylijski coś tam, albo walijski coś tam. I są takie różne te, te ruchy, już nie pamiętam ich naprawdę, ale to było tak fantastyczne. Nie to, że chciałem nagle, tak, tak. że chciałem, wiesz, grać w szachy i po prostu uruchomiłem Im szachy na, na jak Maku, można pokazać tak. Ale tak, ale i już gram, ale wiesz. To będzie super, jeżeli potem serialu mnóstwo osób zacznie grać w szachy. Nie, to jest, dla mnie to jest tak w ogóle absurdalne, że... Ale pokazanie że... gry z figurkami zamkniętej tak. w małej przestrzeni w tak interesującej Sposób, tak. gdzie jeszcze każdy, kto jest przy tej plan, czy widać, że to jest jego pasja, jest tak spodretowany, jest niesamowitym zabiegiem. I nawet kwestia montażu tego, jak te rozgrywki. No bo wiesz, jeżeli masz serial, w którym dziewczyna gra w szachy i wiesz, że przez 7 odcinków będzie grała ci w szachy, to musisz wymyślić ciekawy sposób tak, pokazania I ona na tego. przykład wstaje od stołu i spaceruje i czeka na, na przeciwnika. Ale też jest tak, że często. Przynajmniej na początku gra z wieloma osobami. Tak. Jest dużo rozgrywek, bo ona jest tak dobra. I ona po prostu chodzi. I jest to ekscytujące. Faktycznie było tak, że przyspieszę dwa odcinki. I już później wiedziałem, że ona faktycznie jest super dobra i na pewno nie przegra. Jeżeli przegra, to tak, tak, tak. tylko po to, żeby dotrzeć do tego swojego białego wieloryba, Rosjanina, który jest najlepszy, którego gra Dorociński i mówi trzy zdania po rosyjsku. Jeszcze w Windzie ma dialog. To jest ciekawy. Znaczy on no, jest w tle, ale to. Przez to, że to jest dorocinski, po prostu na niego zwracamy uwagę. W y, amerykańskich y, recenzjach on się w ogóle nie pojawia. Nie Ale czy. David Beckham, jak y, robił instastory z serialu, to wskazał głównie na niego. Dlaczego? Bo jest białym, przywielonym kolesiem, który nie patrzy na laski. A jest to serial o tym, że jak kobieta odnajduje się w, znowu w męskiej, w męskiej strefie. Gd, Ale też przypisanej... nie jest to pokazane na zasadzie konfliktu. Nie jest. Nie jest to pokazane stereotypowo i to jest właśnie taki powiew świeżego powietrza w takiej produkcji, która podusza ten temat. I wszyscy kolesie, którzy wokół siebie kręcą, właśnie, czy na, znowu Harry Potter, dzień dobry, tam gra <laughs> aktor, który grał Dudleya, tylko teraz jest szczupły. E, <laughs> I on jest dobry, ja go widziałem już nawet u Koenów grał bodajże i faktycznie jest spoko. Ten koleś, który z Love Actually też się dziś pojawia i to są Osoby, które znajdują się na orbicie tej głównej bohaterki, krążą wokół niej, i okej, okay, pojawia się seks, ale zawsze jest na jej zasadach, na przykład. Tak. I to jest bardzo ciekawe, że mm, to nigdy nie jest takie, wiesz, że no dobra, jesteś od nas lepsza, no to chociaż chodź z nami do łóżka takie takiej zasadzie. Mm -hmm. To jest zawsze, oni, od... to też nie jest tak... To, I do... zobacz też, aż jej tak nie uprzedmiatawiają. Oni nie, nie, w ogóle jej nie uprzedmiatawiają. Dokładnie, i to jest super podejście, że nikt jej nie wyśmiewa, że jest kobietą, wiesz nie, nie ma przez to ogromnych problemów, żeby się dostać na jakikolwiek trudniej. Znaczy wiesz, no, początkowo y, trochę jest, no bo ona jest no, takim cudem, tak, tak, ale to jest nie jest tak, zachowien. że jest, wiesz, od razu skreślona. Po prostu no, nie, nie, no, nie ma z do czynienia nie. wcześniej. Nie, no, nie. Tak, ale nie, nie wyrzucają jej też, nie? Od razu to jest taki, aha, okej, okay, dobra, próbuj, rób. Jakby na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, reżyseria, za którą opada Scott Frank, no, jest fantastyczna. Scott, Scott Frank na przykład zrobił Godless, taki serial na Netflixie. I tam grał też ten z Love Actually. Tak. I jest, no po prostu grają ci aktorzy i aktorki no fantastycznie. Są bardzo dobrze wprowadzenie Ewidentnie widać, że wiedział o każdej emocji, na, którą chciel, na której chciał zawiesić I, scenę. I to dawno takie o czegoś nie widziałem. Tak samo set design jest fantastyczny. Jest to wszystko retro, wysmakowane oczywiście na Instagram, ale... Właśnie nie na Instagram, bo no Mrs. Mazel jest na Instagram, no a tu jest stonowany No właśnie, Instagram. miałem powiedzieć, że to jest tak, że tak jak mówiliśmy przy którymś serialu, że nie było... A, przy Królu, że nie było brudnych rzeczy, a to faktycznie jest tak, że oni żyją w tych przestrzeniach, i to nie jest właśnie Mrs. Maisel, to nie jest każda produkcja tego od Hollywood i jak on się nazywa, od Diana Murphy'ego. Murphy że faktycznie wszystko jest, że ten, jakby ten design przytłacza bohaterów, mm -hmm. to jest wszystko gra. I to jest bardzo, bardzo dobre. Okej, okay. są takie, jak faktycznie jak, jak umiera ta matka, no to faktycznie jest trochę tak, że te emocje siadają, ale też główna bohaterka staje się już dojrzałą kobietą która, okej, okay, popada tam w te swoje, stacza się coraz bardziej w te swoje mm -hmm. nałogi, aczkolwiek no nie jest to takie patetyczne też, no scenariusz jest ewidentnie dobry, no i to mi tam wszystko gra. Nie chciałbym nasza drugiego sezonu. Ja też nie. Bo trochę nie wiem, o czym mieliby opowiedzieć, aczkolwiek no jest w Super. Oglądało to bardzo uczna, dobrze. Jest to uczta telewizyjna. Czas ucieka wam także, że nawet nie wiecie, w jakim sposobem minęło, że pięć odcinków zobaczyliście. I to jest podróż, w którą chce się wybierać. I też na początku by, byłem nastawiony sceptycznie, ale to jest super odkrywać coś, co cię aż tak bardzo zaskakuje pozytywnie. Tak, zwłaszcza, że no to jest. Jak ja zobaczę, mówię nie, I zanim nie przypadałem po M. Mhm. to Rociński mówię nie. Szachy. Ale nie ma wstydu do Dorocińskiego, to no, jestem bardzo no, dumny. nie, dalej. no to Dorocińskie zory ma trękawkę. Czyli rekapitulując, w dzisiejszym odcinku nie spać, słuchać. Jak nie my, polecamy dwa seriale, w których aż tylu minusów się nie doszukaliśmy. Co się dzieje z nami, Kuba? No nie wiem, za tydzień, za, za tydzień będzie fajny odcinek. Czyli polecamy czwarty sezon The Crown, w którym pojawia się Margaret Thatcher oraz Lady Diana Spencer. Polecamy również Gambita Królowej, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć. A teraz, w ramach cyklu poleceń, opowiemy o tym, co słuchamy albo co oglądamy. To ja może polecę coś, o czym wspomnieliśmy. Na Netflixie w ramach przygotowania do oglądania czwartego sezonu serialu The Crown można zobaczyć film dokumentalny Diana we własnych słowach. Jest to bardzo ciekawie zrobiona propozycja dokumentalna, która łączy archiwalne zdjęcia i filmy z młodą i starszą Dianą. A ilustruje to wszystko taśmami z prawdziwych wyznań i wywiadu Lady Diany, które posłużyły do napisania jej książki, wydanej przed, pod nazwiskiem Andrew Mottona, który zbierał to. I rzeczywiście jest to, nie wiem czemu ja wcześniej nie miałem okazji zobaczyć tego dokumentu. Jest to bardzo duży pryzmat do zobaczenia, jakie to życie naprawdę było traumatyczne dla, dla niej. Ile ona musiała przejść, kiedy, ile rzeczy kryje się za tym uśmiechem, który oglądaliśmy z naszych polskich Och, gazet. O, jak pięknie. To to polecam ja. Ja na HBO dokument Amerykańska Dusza, The Soul of America z tego roku i jest to, jest to film oparty na bestsellerze Johna Michama. No i pokazuje współczesną Amerykę przez pryzmat zmian społeczno-politycznych w historii Stanów Zjednoczonych. Jest to dosyć ciekawe, taka wiedza w pigułce. Od II wo wojny światowej i wcześniej od, e, od rasizmu, od segregacji, jak to wszystko, e, wszystko współgra z dzisiejszymi czasami, jest to bardzo ciekawe. Taka wiesz, wizualna Wikipedia trochę, mhm. e, aczkolwiek e, też jakby przy okazji ostatnich wyborów, szczęśliwie e, wygranych przez Bidena i, i Kamale Harris, e, jest to taki ciekawy wiersz, jakby taki, taka kropka nawet i. No nie wiem, czy wygranych Republikanie jeszcze nie uznają. No proszę cię. No, więc generalnie, jak ktoś chciałby sobie tak, nie wiem, usystematyzować wiedzę albo czegoś się dowiedzieć ciekawego, bo tam. To nie odkryje rzeczy, amerykańską duszę. Faktycznie może, o, Czy on jest inspirowany, ilustrowany soulem? American tak. Soul? Tak, dokładnie w tym. To dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl